Rozpoczął się rok wyborczy. Jesienią wybierzemy nowych radnych oraz nowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tymczasem parlament uchwalił nową ordynację wyborczą do samorządów. Wraz z nią wprowadzono poprawki do kilku innych aktów prawnych dotyczących samorządu. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta Rzeczpospolitej. Zmieniają się inne przepisy, które regulują funkcjonowanie samorządów i to oczywiście trzeba będzie wdrożyć, chociaż w części mamy te rozwiązania wdrożone, bo chociażby budżet obywatelski. Tam jest w miastach grodzkich na prawach powiatu, a Suwałki są takim miastem, środki na budżet obywatelski muszą wynosić co najmniej 0,5%. U nas to wydatków i u nas to się mieści. My przekraczamy nawet. Już spełniamy ten przepis, który jeszcze tak naprawdę nie wszedł w życie. Nie tylko jednak budżet obywatelski został wpisany do obowiązkowych wydatków samorządów. Pojawiły się również inne zobowiązania ustawowe. Transmisja online sesji Rady Miejskiej. No my też to realizujemy. Teraz to jest wprowadzone. Nie mamy imiennego głosowania tutaj w samorządzie. Głosowanie jest tradycyjnie podniesienie ręki. A tutaj no, musi być imienne głosowanie, wobec tego no, czeka nas wdrożenie tego systemu elektronicznego, bo to w ten sposób powinno być przeprowadzone. Tylko nie wiem, jaki będzie okres wakacji, legis, od kiedy te przepisy wchodzą. Jeśli chodzi o wybory, nowa ordynacja pozwala wbrew wcześniejszym propozycjom na głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne. Wydłuża też kadencję rady do 5 lat. Wraz z radą przez 5 lat rządził będzie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent, który jednak porządzi nie dłużej niż 2 kadencje. Jako pierwsza liczona będzie kadencja rozpoczynająca się w 2018 roku. Uważam, że rozwiązanie jest akceptowalne w sensie takim, że może te 8 lat poprzednie wiem to na podstawie własnego doświadczenia. To może czasami, żeby zrealizować określone przedsięwzięcia, jakieś wymagające, najpierw przygotowań, planów, zmiany studium, to i później pozyskiwanie środków finansowych i tak dalej. I żeby te efekty naprawdę można było już namacalnie zobaczyć, to może za krótki okres. Prezydent Suwałk uważa, że 10-letnie zarządzanie miastem daje ogromne doświadczenie. Jego zdaniem... Można by przecież wykorzystywać, trzeba by wykorzystywać doświadczenie tych ludzi, bo znajomość materii po iluś tam latach jest dość głęboka i miasta i problemów danej jednostki samorządu terytorialnego. Także tutaj myślę, że powinniśmy wypracować jakieś rozwiązania, które pozwolą tych ludzi odchodzących z samorządu po długich latach sprawowania swoich funkcji wykorzystywać. W nowym samorządowym prawie wyborczym przewidziano również 5-letnią kadencję dla radnych sejmików wojewódzkich. W gminnych wyborach w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców obowiązywać będą jednomandatowe okręgi wyborcze. W znowelizowanych przepisach pojawia się także zupełna nowość. Inicjatywa uchwałodawcza w samorządach. W gminie do 5 tysięcy mieszkańców, a takich gmin w powiecie ziemskim suwalskim jest większość, z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić do rady już 100-osobowa grupa mieszkańców. W gminach do 20 tysięcy obywateli inicjatorów musi być co najmniej 200, a w gminach większych 300. W przypadku powiatu do 100 tysięcy mieszkańców, taka sytuacja ma miejsce w przypadku miasta Suwałki, inicjatywę uchwałodawczą według nowych przepisów mieć będzie co najmniej 300 osób. W województwie propozycję uchwały według nowych przepisów może przedłożyć grupa 1000-osobowa.